Siemka, siemka, jest początek sezonu grillowego. Mamy 19 marca, niedziela, więc trzeba skorzystać z pogody i jeden z dwóch przepisów na dzisiejsze hot dogi będzie właśnie live tutaj z plenerku. Do dzisiejszego odcinka zapomniałem nagrać intro, zatem wlatują dwa fajne przepisy, New York hot dog oraz Sonoran hot dog i bułki brioche do hot dogów, od których zaczniemy. Przepis na bułki brioche pokazywałem w innych odcinkach, dlatego żeby nie przedłużać, macie go w opisie, a na ekranie macie przyspieszony proces robienia tego ciasta. Najważniejsze to ugniatać ciasto tak długo, aż będzie gładkie. I nie przejmujcie się, może się trochę lepić. Teraz przekładamy to do miski, przykrywamy i zostawiamy na godzinę do półtorej, aby wyrosło. Teraz wrzucamy ciasto na blat i odmierzamy kulki po 90 gramów. Przy pomocy dłoni formujemy kulki takim ruchem. Nie potrzebujecie do tego mąki, nawet będzie utrudniała. Kulki zostawiamy na kilka minut, aby odpoczęły. Teraz mąka delikatnie ugniatamy na placek i rolujemy w wałek. Układamy na blaszy z lekkim dystansem. Przykrywamy folią i zostawiamy na kolejne 45 do 60 minut. Teraz piekarnik 200 stopni, 15 minut wypieku. Można posmarować egłoszem. Ale nie jest to konieczne, bo i tak moim zdaniem najlepiej jest posmarować je masłem po wypieku. I proszę bardzo, bułki brioche do hot dogów gotowe. Dobra, bułki mamy, lecimy z toppingiem z cebuli. To jest jak z bigosem, jak zwykle powtarzam to zdanie często, ale to tak samo jest w przypadku tych toppingów hot dogowych w Nowym Jorku. To jest jedna z opcji, czyli cebula na oleju, wrzucamy. To się zaczyna grzać. Teraz wchodzi jakieś, zależy od ilości cebuli, trochę octu. Ja Wam wypiszę w opisie dokładne proporcje na większą ilość. Tu robię tak troszkę na oko, więc jakby nie będę teraz mówił dokładnych ilości. Dałem tu trochę octu zwykłego, to musi trochę tak jakby, że tak powiem, zakwasić. Niech to sobie teraz się chwilę przygotuje. I teraz tak, tu mamy miks przyprawowy, również w opisie będzie. 1:1 właściwie większość. Czosnek w proszku, cebula w proszku, papryka, kajen, trochę cynamonu, sól i pieprz. Głównie. Jeszcze jeżeli coś pominąłem, to będziecie tam mieli w opisie. Znowu na oko, ale jakieś tam wartości wypiszę, żeby to miało ręce i nogi. Zaczynam to mieszać ze sobą. Muszę się, troszkę, się, żeby się podkaramelizowało, to troszkę zwiększę ogień, chociaż tutaj jest już ocet, więc za dużo tej karamelizacji nie będziemy mieli. Teraz wchodzi znowu cukier brązowy, żeby zrobić troszkę, zbalansować to. Dobra, i ta cebula musi się chwilę tutaj podusić tym. I zalejemy to za chwilę po prostu większą ilością wody i będziemy to redukowali. Ona się będzie dusiła w tym przez jakieś 40 minut może, mniej więcej. Jest to już takie dość, jak widzicie, bardzo już się zaczyna aromatyzować i ogólnie zaczyna się robić miękka cebula. Możecie wcześniej ją mocniej podsmażyć, będzie bardziej skarmelizowana oczywiście, będzie troszkę inny smak. I teraz wlatuje spora ilość wody. I tak naprawdę dążymy do tego, żeby ona się teraz zredukowała, ta woda, nawet więcej jeszcze. To się musi teraz gotować z dobre 30 minut, żeby się zredukowała ten płyn i później dodamy tylko jeden składnik, czyli woda z domieszką mąki ziemniaczanej, żeby delikatnie to zagęścić, nie? To jest stary patent pracowników wózków właśnie od hot dogów, nie tylko w Nowym Jorku, ale też głównie w Nowym Jorku. Jeszcze jeden ważny składnik, trochę koncentratu pomidorowego, żeby zrobić taki fajny czerwony kolorek. Ale już pachnie jak stoiska z hot dogami. Dobra, przejdźmy do zagadnienia, które nazywa się Dirty Water, czyli to jakby brudna woda dosłownie, to wiadomo, każdy się domyślił, ale o co chodzi? Jeżeli będziecie kiedyś brali hot dogi z takich kartów, tych takich wózków gdzieś tam na przykład w Nowym Jorku, to zauważycie, że oni wyciągają je z takiej wody, która na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest syfiasta i generalnie nie chcielibyście z tego jeść, ale nie bójcie się, to nie jest tak, że ta woda jest brudna, tylko najczęściej są dwa warianty. Albo była po prostu długo niezmieniana i parówki wypuściły soki i zrobiły ten kolor, więc tutaj nic strasznego się nie dzieje, albo zrobili taką miksturę, w której to się gotuje, ona jest, taka parówka jest bardziej dosmakowana, że tak powiem. Więc teraz przygotujemy taką właśnie wodę do gotowania parówek. Potrzebujemy trochę bulionu wołowego, więc używam gotowca po prostu. Na litr jakieś 3 łyżki są potrzebne, to daje około 3 według proporcji z winiara. O, winiary, okej. Okay. Zaraz Tim Kielecki się odezwie. Dobra, i kolejny składnik to ocet winny czerwony. Nie mam takiego, mam ocet winny cydrowy właściwie, ocet taki jabłkowy zwykły, nie? Więc tutaj dajemy jakieś 3 łyżki, mniej więcej, coś takiego. Kolejny składnik to cukier brązowy, ale to w sumie mam tutaj zmiksowane. Zapisałem sobie, więc poczekajcie.
gałka muszkatołowa, czosnek, kajen, kmin rzymski, sól, trochę pieprzu, cukier, w tym przypadku brązowy. I tak to wygląda. To jest taki miks. Odmacie oczywiście w opisie. Teraz wrzucam to tutaj. I do tego dochodzi jeszcze oliwa z oliwek, odrobina. W przepisie tym, który tutaj zalecają użyć ketchup, jaki się lubi. Ja mam akurat pod ręką premium od Develi. Troszkę tego ketchupu. Tam było 1/4 szklanki, tak sporawo. I to jest właśnie jedyny moment, w którym mieszkańcy Nowego Roku albo Chicago dodają ketchup do hot doga, czyli co najwyżej w takiej wodzie, bo zazwyczaj na górę nie dają, ale to też jest kwestia oczywiście wyboru i gustu. Nie ma o tym jakby z tym co dyskutować, każdy lubi inaczej. Już powiedzmy cały miks. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze w przepisie były płatki chili, ja mam akurat gochugaru koreańskie, więc po prostu dodam odrobinę tych płatków. Myślę, że taka ilość wystarczy, one są intensywne mocno. Oryginalnie przepis jeszcze jakby woła o cebulę, żeby ją tu wrzucić jedną całą, ale skoro mamy tam, tam się nam gotuje cały garnek cebuli na górę, to moim zdaniem nie ma sensu tego tutaj już dowalać i teraz tylko wrzucimy do tego parówki. Tu nam się ta piękna woda gotuje, więc wrzucam znowu amerykańskie parówki wołowe Beef Franks z firmy Hebrew. Jak dobrze czytam nazwę. Zostało mi jeszcze jedno opakowanie, więc akurat o, tak się prezentują. 100% wołowiny, takie klasyczne, bardzo proste amerykańskie wołowe paróweczki. Wrzucamy je do tej kąpieli i pomoczymy je tak za 20 minut, myślę, żeby nam nabrały smaku. To już się zredukowało dość mocno, więc jakieś pół godziny się gotowało. Cebula już jest mięciutka, więc zrobimy teraz taki myk, że dodaję trochę tej wody z mąką ziemniaczaną, ze skrobią ziemniaczaną. I to powinno nam zrobić trochę taki kisielek z tego, zagęścić lekko. Będzie takie o bardziej taki glaze właśnie, jakby to nazwać, albo no taki sos, może o tak bardziej. No i dobra, mamy wszystko gotowe, teraz będziemy parować bułki i składać całość. To się już od 20 minut ładnie gotuje, także widzicie, że już myślę, że złapało fajny smak w tej brudnej wodzie. Teraz zrobimy taki myk, założę to, znacie to już z poprzednich odcinków o hot dogach i uparuję to zaraz bułkę w środku. Żeby była taka mięciutka, fajna, jak właśnie z wózka. Dobra, bułka przekrojona, tak żeby tutaj ta paróweczka weszła. Wrzucamy ją tutaj na parę. Na chwilkę dosłownie, żeby się uparowała. Jeszcze z pół minuty dajmy. No i ten trik z parowaniem w sumie w tej wodzie zrobi jeszcze bardziej, że ta bułka przesiąknie tym zapachem, więc będzie jeszcze bardziej wszystko takie juicy. Dobra, wyciągamy bułeczkę. Już się konkretnie nagrzała. No, cieplutka. Fest. Że układamy ją tutaj, paróweczkę wyciągamy z wody. Łasz, zaczęła się rozpadać, ładnie. Taki malutki hot dogek będzie. Akurat idealnie dobrałem rozmiar bułek do tych paróweczek. I teraz tak delikatnie, dosłownie, musztarda. Jeszcze powinna iść kapusta kiszona też, w niektórych często dają, oprócz tej cebuli z tym sosem. Ale my dzisiaj pójdziemy na prosto, raczej tak delikatniej. I proszę bardzo, nowojorski, klasyczny, zwykły hot dog z wózka. Hot dog z takiego wózka w Nowym Jorku, w wersji trochę jakby przeze mnie przerobionej, bo bułki brioche. Klimacik myślę, że będzie ten sam. Tylko zaraz spróbujemy. Pora spróbować. Zrobiłem dwa warianty. Oba są takie same, tylko różnią się pozycją musztardy. Moim zdaniem musztarda na górze wygląda lepiej, więc zrobiłem tak. Przekroję go na pół sobie teraz elegancko. Tak wygląda przekrój. No i spróbujmy, czy jest ten nowojorski klimat. Jest ta słodycz przyprawy. Kwaśność musztardy, no jest takie pikantne na końcu, bardzo fajne. No i parówka jest mega, mega soczysta. Bardzo, bardzo ciekawe, więc myślę, że warto spróbować, jak ktoś nie był nigdy w Nowym Jorku i raczej nie planuje być, to może sobie coś takiego zrobić w domu i mniej więcej sobie wyobrazić, jak to może smakować. Jak widzicie, grilla już sobie elegancko wyczyściłem, właśnie się grzeje. A co dzisiaj będziemy tutaj robić? Będziemy robić hot doga o nazwie Sonoran Hot Dog. On powstał w latach 80. w Hermosillo, czyli to jest stolica chyba Sonory, czyli takiej krainy, takiego stanu, nie wiem czy w Stanach, bo w Meksyku są Stany. W Meksyku, właśnie na północy Meksyku, sąsiadujący z Arizoną i Arizona właśnie słynie też z tych hot dogów. Tucson, zwłaszcza taka miejscowość i tam się też da się te hot dogi zrobić.
Będziemy potrzebowali na pewno jalapeno, na pewno pomidorków, na pewno limonkę. Będą też te bułki, które widzieliście na przepisie. Będzie parówka, będzie bekon. W tym przypadku pójdzie bekon irlandzki wędzony chyba dymem z jabłoni, jeśli się nie mylę, z tego co pamiętam. Więc będzie fajne grube plastry. I te parówki wołowe, które pamiętacie z poprzednich odcinków, te ze Stanów, takie amerykańskie. Dojdzie też oczywiście awokado, jak to w meksykańskich rzeczach. Powinna być jeszcze kolendra, parę rzeczy, ale to zaraz będę mówił, jak będziemy kontynuować temat. Dobra, zacznę od wyczyszczenia jalapeno z pestek, bo raczej i tych środków, bo one są mocno ostre, więc nie polecam tego. Znaczy, jak ktoś lubi takie mocno gorzko, ostre smaki, to może sobie zrobić, ale to popsuje moim zdaniem efekt. Także kroimy i pozbywamy się tego środka. To jest obrane i teraz do tego dojdzie cebula i czosnek. Tutaj kształt cebuli większego znaczenia nie ma, bo i tak będziemy to blendować za chwilę po usmażeniu. Jak widzicie, wynalazek do gotowania na parze wziąłem ze sobą, żeby bułki parować, no bo tak oryginalnie niby też się paruje, więc trzymam się klasyka. Dobra, mam tu trochę cebuli, trochę jalapeno, trochę czosnku. Zgrilluję to zaraz, a potem wrzucimy to do blendera i zblendujemy z awokado i limonką. Przygotowań ciąg dalszy, teraz owinę parówki w boczek. Bekonik taki gruby, więc idealnie. Czasem się trafi w Polsce boczek, który jest faktycznie gruby. Chociaż w tym przypadku widzę mega gruby, bym powiedział. Ale co mówię, dobrze, bo lepiej się będzie trzymało i więcej tłuszczu puści. Parówki były zamrożone, dlatego mają taką dziwną troszkę jeszcze teksturę, bo ze względu na to, że niedługo im się kończy termin przydatności, to postanowiłem je zamrozić, żeby były świeższe, a były otwarte do innych hot dogów, dlatego tak to wyszło. Ok, mam tu gotowe wszystko, więc zacznę od kiełbasek i zaraz dorzucę od razu papryczki. Na razie nie daję dużej mocy, bo chcę, żeby one się ładnie wytopiły, ale nie spaliły te kiełbaski. Dodam trochę oliwy. Finalnie używa się też takich chile meksykańskich papryczek, takich jaśniejszych. Oczywiście w Polsce ich się nie da właściwie kupić, zwłaszcza świeżych, więc lecimy z jalapeno klasycznym po prostu. Dobra, przykryję to na chwilę. Dobra, papryczki są właściwie już mogą być blendowane razem z cebulą, więc przerzucam je po prostu do blendera teraz. Dobra, to mamy gotowe, więc ratuję awokado. Można byłoby dodać kolendry, ale nie mam ze sobą. Jest niedziela, nie dostałem, więc będzie bez kolendry. Można dodać kmin rzymski, można dodać oregano. Ja dzisiaj polecę na prosto sól i pieprz tylko. Bez żadnych tych i dodam limonki. I wyjdzie taka salsa. Soli i pieprzu. Mam akurat w jednym młynku. No i dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi mój malakser na baterię z tym teraz. Dźwignie. Jaką tak podaliśmy radę? Trochę gęste. Spróbuję to jeszcze rozrobić odrobiną wody, żeby było troszkę rzadsze. Finalnie dodałem trochę oliwy po prostu do całości. Teraz to przerzucę do takiej butelki, tylko poszerzę szyjkę, żeby na pewno się nie zatkało. To była salsa. A tutaj już trzeba zaraz to odwrócić, już jest ładnie przyrumienione. Parówki gotowe, więc ja się biorę za parowanie bułek i składamy całość. Tu jest największy amator moich hot dogów. Dobra, sprawdźmy, co to warte. Tak wygląda przekrój. Idealne połączenie hot doga w sumie z meksykańską kuchnią. Jeszcze jakby było bardziej pikantne, dowalić na czosy. Myślę, że pięknie by to weszło, także polecam spróbować. Na dzisiaj tyle, do zobaczyska, siemanko.